Siema kurdeczki, jestem Gabuś Gaming, a dzisiaj, słuchajcie, odpowiem wam na pytanie, bo nie wiedziałem, żeby było cokolwiek takiego na YouTubie, czy opłaca się kupić Bugatti Chirona. Ze sobie wejdziemy oczywiście do Bugatti i oglądniemy jakieś filmy na YouTubie, to znaczy jak na przykład Mandy kupował Bugatti Chirona, robił testy różne. Jednak on to robił przed update'em. I ja to robię po update'cie. Może w czasie publikacji on też już ma wstawiony odcinek z testów i po update'cie po prostu. I słuchajcie, czy ja jestem zadowolony? Tak, jestem bardzo zadowolony z tego zakupu, po update'cie naprawdę to jest po prostu fenomenalny. No, na razie nie widziałem lepszego auta, myślałem, żeby zbierać się na może Roadstera, myślałem, żeby na przykład zbierać na Volta w ogóle, na Archida. O różnych, oczywiście chyba Archida teraz bym nie kupił, ale tak po prostu sobie myślałem, czy te Bugatti to nie, czy to jest dobry pomysł. I słuchajcie, gdy zobaczyłem na YouTubie odcinek Mandy'ego, kupiłem Bugatti Chirona, to ja po prostu zobaczyłem, jakie to jest wolne, jeżdżące, wiecie co. I słuchajcie, dostaję informację, że będzie update w weekend, mini update będzie, mały update'ik będzie i między innymi mają zwiększyć prędkość Bugatti Chirona. No to ja myślę, no dobra, no to będę zbierał. I słuchajcie, zbierałem chyba trzy, dobra, więcej. Tydzień jakoś zbierałem i słuchajcie, jestem z tego bardzo zadowolony, bo myślę, że do tej kwoty nie znajdziecie, znaczy na pewno nie znajdziecie lepszego auta niż Bugatti Chiron. Stare Bugatti teraz jest chyba wolniejsze od tego. Ale pytanie kluczowe. Czy opłaca się? Tak, opłaca się. I mam nadzieję, że zostawicie tutaj trochę łapek w górę, bo ostatni odcinek trochę wam się spodobał. No i słuchajcie, mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Posłuchacie się mnie i kupicie, albo będziecie, zaczniecie zbierać na te Bugatti Chiron. Oczywiście, oczywiście możecie wysłać mi gifta. Podłoga, ty, wszystko z wielkich liter. Będę wam bardzo zadowolony, nawet za gifta za 500, 500 tych, wiecie czego 500. 500 coinsów po prostu, 500 złotych, no 500 złotych to nie, ale no 500 tych punktów, no. Muszę się zawsze zawiesić, sorry, to jest już tradycja. Mam taki głos, ponieważ nie wiem, nie wiem co się dzieje, no albo mi się zmienia, mam mutację, albo nie wiem, po prostu nie wiem. Słuchajcie, oczywiście teraz wymienię wam wszystkie wady, znaczy wszystkie, większość wad i większość zalet tego auta. Numer jeden, no to oczywiście jest szybkość, no która jest mega duża. No i wada przy okazji, jak już zauważyliście, ma jakieś tam wypustki właśnie takie na drogach, gdzie po prostu wystrzeliwuje na parę metrów do góry. Oczywiście da się to przeboleć, ale za fajne to to, o właśnie, za fajne to to nie jest. Kolejna sprawa, wada, musicie zniżyć swojego skinka do maksimum, żeby tu po prostu wejść. Zobaczcie, ja mam na maksa zniżonego skinka, niżej się nie da, a i tak ledwo on tutaj się mieści. Oczywiście po prostu jak będziecie mieli większego, to nie, jest to źle zabrzmiało, ale jeśli będziecie mieli wyższego skinka, to
nic się nie stanie, tylko po prostu tu włosy będą mu wychodziły i to nie będzie za fajnie się prezentować. Zaleta, tak na zmianę może będziemy robić. Zaleta jest na pewno taka, że możesz sobie tutaj patrzeć. O, możesz sobie patrzeć. Jakie. No po prostu wiecie. Z drugiej kamery, tak jakby. To jest też fajne, mega. Jest to pierwsze takie auto. Szczerze wolę chyba takie życie, ale to po prostu będę się przyzwyczajał do tamtej kamery, bo na pewno będę chciał trochę z tamtej kamery pojeździć. Kolejna sprawa. Teraz była zaleta, to teraz wada. Wada w tym aucie to jest taka, że na przykład nie możecie sobie zmienić w garażu, jak patrzałem, tego tu niebieskiego na przykład różowe, czerwone, żółte, zielone, nie da się, po prostu musi zostać takie, jakie jest, niebieskie. Może się da, jeśli ktoś wie, niech napisze w komentarzu. I dzisiaj i teraz zaleta. Zaleta jest na pewno taka, że tak się fajnie nim jeździ, co jest mega ogólne, ale chodzi w tym o to, że ma tak fajną skrętność, nie za mocną, nie za słabą, po prostu zobaczcie, no po prostu się jedzie jak po maśle, żebym to tak ujął, po prostu. Pewnie jakieś inne auta też tak mają, ale przyczepność, takie rzeczy, no naprawdę jest rewelacyjna w tym aucie. No i wada. Wada, ja wiem, że to można sobie ulepszyć, ale hamowanie, zobaczcie, rozpędza się trochę. I hamujemy. I po prostu mamy wrażenie, jakbyśmy... To go tak nie czuć, jak się ogląda, ale 3, 2, 1. No, jest takie dziwne uczucie. Pewnie do tego, do jak to się nazywa, do wyczucia. Fajna sprawa. To są drifty. Zobaczcie, drifty. Czekajcie, wyjadę może. Gdzieś tu. I słuchajcie, spróbuję bączka zakręcić. No po prostu fajnie się tym autem śmiga, robi te bączki. Bo nie, naprawdę tu wiele nie trzeba, a znaczy wiele nie trzeba. Chodzi o to, zobaczcie, fajnie, fajnie lata i znowu, nie za wielkie, nie za słabe drifty, idealne wręcz, bym powiedział. No i co? No i to chyba by było na tyle. W mojej recenzji to opłaca się bardzo kupić te auto. No i co? Dzięki za oglądanie. Siemanko, do następnego. Nie zapomnij wbić na mój drugi kanał. Eluvina.